Witam, serdecznie was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Skyrim. Jeśli potrzebujesz tyle Zajmiemy coś się. niemieckiego, Nie to nie masz przeszkadzaj! pieniądze. Zajmiemy się Jedyne, obecnie zadaniem wybryku łajdaka i gdzie tam pomówmy na jesteś? początku z Brynjolfem, tak jak nam to polecił Mercer. Jest w to wplątał. Przecież ten Argonianin ma czasem problemy, żeby znaleźć własny ogon. Może i ma, ale. Nie zrozumie mnie źle. Potrafi naciągnąć żebraka na ostatniego Septima, ale głowy do planowania to on nie ma. Myślisz, że on będzie problematyczny? Kłopoty? To jeden z najbardziej upartych jaszczurów, jakich znam. Masz twardy orzech do zgryzienia. Damy jakoś radę. Tylko masz może jakieś podpowiedzi? Musisz go przekupić. Tylko w ten sposób zdobędziesz jego uwagę. Gdyby się nie udało, masz go śledzić i zobaczyć, co knuje. Jak znam Gulum Eja, to wpadł po uszy i będzie można wykorzystać to przeciwko niemu. Wow, aż tak? No, no dobrze, jeżeli nas zdradził, to długo nie pożyje. Nie, nie. Mercer chce go żywcem. Przynajmniej na razie. Masz szczęście. Uparty czy nie, to nasz jedyny łącznik w kompanii wschodniocesarskiej. Sieć mu na ogonie. W końcu na pewno wdepnie w coś paskudnego. Oby to nie był królowi placek, no ale powiedzmy więcej, czemu on jest taki cenny? Gulum Ei pracuje w magazynie kompanii wschodniocesarskiej. Zajmuje się przychodzącymi i wychodzącymi transportami towarów. A to znaczy, że zbiera resztki najlepszych towarów, jakie przekraczają granice Skyrim. O kurcze. Nie jest do końca członkiem gildii, ale odpala nam działkę ze wszystkiego, co podprowadza z magazynu. Drobny złodziejaszek, mówisz? No dobrze, to co mamy robić, kiedy zdobędziemy te informacje? Wracaj do gildii i przekaż informacje Mercerowi. To w tej chwili najważniejsze. Gdyby się okazało, że Gulum Ei ma odłożone więcej niż mówi, to taka informacja też by się nam bardzo przydała. A powiesz mi coś o tej kompanii wschodniocesarskiej? Kim oni są? Grupa kupców z portami w całym Tamriel. Mają praktycznie monopol na wszystkie usługi przewozowe. Ponoć wspiera ich sam cesarz, co by znaczyło, że mają praktycznie nieograniczone środki. Lepiej nie wchodzić im w paradę. No to widzę, że są poważnymi graczami. No dobrze, Brynjolf. Dziękuję ci. Zostaw Gulumeja przy życiu, ale przy... No dobrze, zastosujemy się do tego, co mówi Brynjolf, ponieważ nie chcę jednak na siebie wkurzyć szefa gildii. Ale zanim to... Udajmy się jeszcze do dworu nad jeziorem szybko i odłóżmy to, co nam nieco psuje udźwig, ponieważ tutaj, no... Będzie nam to bardzo przydatne, żeby jednak móc nieść dużo rzeczy, ponieważ ta kompania... O tak, jestem. Masz dla mnie prezent? Teraz nie mam, ale powiedz, co byś chciał. Słodycze są zawsze fajne. Albo nowe ubranie. Albo... Albo może drewniany mieczyk. Wszyscy koledzy mają takie. No, zobaczy, co da się zadobić. Powiedz mi, gdzie to mogę kupić. Na pewno Khajiitowie to mają. Ich zabawki są najlepsze. Khajiitowie, mówisz? W samotni jest krawiec. Na pewno ma duży wybór. No, masz rację w sumie. Masz dla mnie prezent? Naprawdę? A, nie, nie, nie. Ej, nie żartuj sobie ze mnie. Tak, przepraszam, synu. Następnym razem będę coś do ciebie miał. O ile nie zapomnę. Ale póki co odłóżmy może to, co powinno zostać. Od samą dalsze ze sobą zabierzemy, wiadomo. Paski skóry mi się nie przydadzą, pszczoła. Elementy składowe smoka, jak to ja to nazywam, też nie. I proszę, ten znak kolawy z tymi przechodzi jako unikat. Także jak najbardziej sobie to przygadnę. I nie ukrywam, że chętnie patrzę na takie drobiazgi jako właśnie coś ciekawego. Jeszcze ta mikstura krwi może tutaj w sumie sobie leżeć. Bo raczej wampirem nie zostaniemy tak szybko, więc... Nie jestem za bardzo potrzebna. Ale teraz musimy się udać do samotni i przycisnąć nieco naszego ulubionego jaszczura nowego. Zobaczymy, co nam powie. I mam nadzieję, że jego informacje okażą się być no... co nieco wartościowe. Dobrze, Gulum Mei jest chyba w tej karczmie. Potem dogającym ślizgaczem.
A więc zobaczmy, co z tej rozmowy wyniknie. Gulumei? A, co my tu mamy? Pozwól, że zgadnę. Tak. Po zapachu powiedziałbym, że należysz do gildii. Ale to nie może być prawda, ponieważ powiedziałem Mercerowi, że nie będę już z nimi handlować. No, słuchaj, chodzi o złotobraskę Gulumei. Powiedz mi, co wiesz. Nie, nie handluję ziemią ani nieruchomościami. Ale jeśli poszukujesz dóbr, to przychodzisz do właściwej osoby. Gadżulej, nie udawaj, proszę. Ach, czekaj. Mówisz o tej posiadłości Złotoblask. Najmocniej przepraszam. Już sobie przypomniałeś? Przykro mi, ale niewiele wiem na jej temat. To hodowla pszczół, tak? Tak, a o co chodzi? Czy tam jesteś pośrednikiem? Może tak, a może nie. Nie możesz oczekiwać ode mnie, że będę pamiętał każdą transakcję, jaką zawarłem. No... A może trochę Septimów ci pomoże sobie przypomnieć? Cóż, skoro już o tym wspominasz, to jest coś, co próbuję zdobyć. Oho. Mam kupca na skrzynkę wina ognistego. Tak się składa, że skrzynka tego trunku znajduje się w piwnicach Błękitnego Pałacu. Przynieś ją mi. A porozmawiamy na temat posiadłości Złotoblask. Czyli tak to chcesz to zagrać? No dobrze, Gulumei, mam nadzieję, że mnie nie oszukasz. A co chodzi o Olnicę, to nie wiem i wolę się nie przekonywać. No dobrze, pobiegnijmy sobie szybko do Błękitnego Pałacu. Nie pamiętam, czy wam go pokazywałem, czy nie. Ale jeżeli nie, to teraz będziecie mogli go sobie zobaczyć. Ponieważ jest to dość imponująca budowla i jakby nie patrzył, tam urzęduje Jarl Samotni. I proszę, oto Błękitny Pałac w całej swojej okazałości. Ale to o wiele więcej niż tylko te dwa... niż te dwie wieże, tak? Niż te dwa, no, tutaj skrzydła zewnętrzne. Jest tego o wiele, wiele więcej. Jako, że mamy cichą robotę, to wolałbym, żebyśmy pozostali niezauważeni. I zobaczmy, gdzie tu jest do piwnicy zejście. No nie do końca piwnica, no ale dobra. Dobra, mamy skrzyneczkę wina. I wracamy do Argonianina. Zobaczymy, co to mu powie. Inaczej, co dzięki temu on nam powie. Jak to nam się przysłuży, chciałbym wiedzieć. Bo też tak między nami. Powiem wam, że Samotnia mi się chyba najbardziej podoba ze wszystkich miast. Na drugim miejscu bym postawił Pękninę. A na trzecim Markart. Dlaczego tak? Samotnia ze względu na... A to jak jest właśnie tutaj wszystko wybudowane. Jaki jest budulec użyty. Jak są dumni z tego, że to jest właśnie Samotnia poprzez te sztandary, które są wywieszane. W niektórych miejscach. Oraz otoczenie gór. Mimo wszystko. Jeżeli chodzi o Pęknię, to przemawia tam do mnie bliskość jeziora oraz drewniana architektura. A Markarot mnie fascynuje swoim... no, budownictwem, tym, że jest wykuty w kamieniu. Także tak by tak wyglądała moja trójka. Gulumei, mam wino. Widzę, że masz wino. Oddaj mi je, a porozmawiamy. Trzymaj. Dobrze. Nie mogę dopuścić do tego, by kupiec zniecierpliwił się i udał z tą sprawą do kogoś innego, prawda? No, masz rację. Proszę, weź to. Sam nie mogę tego używać. Ale chyba jakoś muszę zapłacić ci za ten towar. No, próbujesz mi przekupić, tak? Bynajmniej. Traktuję to jako inwestycję w przedłużenie własnego życia. Bystry. Powiem ci wszystko, co wiem na temat posiadłości Złotoblask. Skontaktowała się ze mną kobieta, prosząc, bym działał jako pośrednik w jakiejś dużej transakcji. Błysnęła mi przed oczami workiem złota i powiedziała, że muszę jedynie zapłacić Aringotowi za rezydencję. Wręczyłem mu pieniądze i odszedłem z kopią aktu własności. Mam nadzieję, że nie kłamiesz. A ta kobieta powiedziała ci, czemu to robi? Nie. Wolę nie zadawać zbyt wielu pytań odnośnie pracy.
Jestem pewien, że mnie rozumiesz. Mniej więcej rozumiem. Jednak zauważyłem, że była dość rozzłoszczona, a jej gniew skierowany był przeciwko Mercerowi Freyowi. Czyli działa celowo, tak? A masz jakieś inne informacje? Imię, pseudonim, jaka to rasa, cokolwiek masz? Robiąc interes, rzadko kiedy posługujemy się imionami. Nasza tożsamość zależy od tego, ile złota mamy przy sobie. Ma to sens. Nie okłamujesz mnie? Słuchaj, to wszystko, co wiem. Nie obiecywałem, że będę znał odpowiedź na wszystkie pytania. No w sumie. Teraz, skoro mamy to już za sobą, pójdę już. Oj, gulumej, gulumej, no dobrze. Idź sobie. Ale będę cię siedzieć na ogonie. To był dobry tydzień, mój chłopcze. Głośni klienci to głośne toasty. A głośne toasty to pełna sala. No i zobaczmy, czy ten gulumej w końcu wyjdzie, czy nie. Dobra, wyszedł, możemy pójść za nim. I to skacie jest to dość ważne, żeby nas nie zauważył, ale też żebyśmy kończyli z oka. Chodzi o to, że gdybyśmy go stracili z oka, znaczy z oczu, wtedy być może nie bylibyśmy w stanie wejść z nim do magazynu kompanii wschodnią sesję, gdzie obecnie zmierzamy. Ale myślę, że to nie jest zbyt duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę to, że ten wątek się przewija przez znaczną część obecnego etapu. Najlepiej zgadzać się za Gulum A i pozwolić mu iść. Jeżeli się zatrzyma, lepiej do tego nie dopuścić, żeby się zatrzymywał, ale wtedy polecam bardzo mocno, żeby się wycofać lub gdzieś skryć, tam gdzie tylko możemy. Niestety jest to mało dynamiczny moment, w którym jedynie co robimy, to podążamy za jaszczurem i tyle. Też haczykiem jest to, że nie możemy go wyprzedzić, niestety. Musimy względnie utrzymywać mu kroku, znaczy dotrzymywać mu kroku, ale też upewnić się, że utrzymamy odpowiedni kontakt wzrokowy z nim. To znaczy, on nas nie widzi, ale my jego już owszem. No i proszę, tutaj widzimy, gdzie nasz podejrzany sobie idzie wesoło. I możemy tędy zaskoczyć śmiało, oraz też możemy się trzymać tej strony. Po to, żebyśmy mieli właśnie względnie spokój z nim. Teraz tędy. I czajemy się na niego niczym zabójca na ofiarę. Ale jednak krzywdy mu robić jeszcze nie zamierzamy. Śmiało, Gulum, ej, śmiało. Nikt cię przecież nie śledzi. No, no co ty, niepoważny jesteś? Szanuję twoją prywatność. Ale nie przesadnie. No. Szybciej, szybciej, Gulum. Na twoim miejscu bym trochę posprintował, zwłaszcza, że lepiej nie pozwolić ludziom czekać, zwłaszcza jeżeli są wpływowi i ważni. Tu jeszcze udajemy trochę roślinki. Czemu nie? I wierzcie lub nie, ale większość jest tam już za nami. A całe szczęście. Bo jednak, no, to śledzenie Gulum A nie leży do rzeczy najbardziej ekscytujących. Jednakowoż jest to zło konieczne, które musimy wykonać. Proszę, jakiś statek ładny mamy. To tylko widzę, że dość potężnie wykonany. Raczej postawiono na jakość, a nie na wygląd. Ważne, żeby to dobrze wyglądało i służyło, a nie było łatwo zatapialne. Oho, chyba zauważył, że go śledzimy. Albo uznał, że poczeka tutaj chwilę. Kurczę, nie wiem, która opcja jest bardziej prawdopodobna. No, ale lepiej tego nie zepsuć. On chyba wyczuwa, że jesteśmy w
pobliżu. Dlatego ja się trochę wycofam. A tutaj najlepiej sobie zapiszmy grę. Zobaczcie, nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego mnie śledzisz? Powiedziałem ci, że nic więcej nie wiem. No dobra, to idź w swoją stronę. A ja pójdę w swoją, zobacz. Proszę bardzo. W razie czego nie wiesz tego ode mnie. Ale odkryliśmy spisek na życie cesarza. A może musimy z nim porozmawiać? Dlaczego mnie śledzisz? Skończyliśmy już rozmowę, a ty stoisz mi na drodze. Kurczę, to jest dziwne. Okej, w końcu postanowił pójść. Czyli prawdopodobnie byliśmy za blisko od niego. Ale to mimo wszystko tak nie powinno działać. I on powinien jednak iść bez zatrzymywania się tutaj do magazynu. Możesz rzucić zaklęcie na mój miecz? Dobra. Nie, nie mogę. Co najwyżej później. Pod mrugającym ślizgaczem mamy ciepłe łoża i zimny miód. Przydałyby ci się obie te rzeczy. Proszę pewnie się, że nikogo nie śledzi i wszedł do magazynu. A my wchodzimy za nim. Tylko gorzej, że nie udało nam się wejść na otwartych drzwiach. Kurczę. Na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Ja z gildii. Dobrze, dobrze. Tylko mów cicho i nie daj mi się więcej złapać. Tak lepiej. Dobrze, więc jak powinniśmy ten zamek otwierać? W tą stronę powinniśmy kręcić. Dobra. O i prawie, prawie. Trzeba być bardzo uważnym, ponieważ otwieranie zamków jednak wymaga dokładności i rzetelności, a nie pośpiechu. Dobra, czyli bliżej środka spróbujmy. Trochę w dół. Fajnie, mamy to. Dobra, kucnijmy. I idźmy. Tutaj również bardzo ważne jest to, żeby od razu zebrać jedną rzecz. Bo później to możemy nie mieć możliwości, aby wrócić. A ja chcę wam pokazać dosłownie wszystko. Jeżeli chodzi o tą gildię złodziei i Mroczne Bractwo. A przynajmniej tyle, ile się da. Pamiętacie, jak mówiłem, że w każdej lokacji można zdobyć unikat Ladelwina Malodiego. To miejsce nie jest wyjątkiem. I jesteśmy na tropie właśnie pewnego unikatu, który można bardzo łatwo przegapić i nawet sobie z tego sprawy nie zdać. Jest tam kto? Ups. Zapomniałem, że ci strażnicy mogą nas wykryć i zaatakować. A co za tym idzie? Doprowadzić do walki. No. Chyba jednak byłem trochę szybszy od ciebie. Dobrze, czy tutaj masz coś unikalnego? Owszem, nic nie masz unikalnego, no dobrze. Idźmy więc dalej. I teraz powinniśmy tu się trochę pokręcić. Myślę, że powinniśmy wejść na górę, żeby odszukać to, co chcemy. A potem możemy wrócić do Gulum Eja na spokojnie. Tylko czy to jest tu? Jest to dość rozbudowane miejsce, jak widzicie, i po prostu no mogę nie pamiętać, ale mam nadzieję, że w tym odcinku wam to pokażę. Dobra, Gulum prawdopodobnie będzie schodzić za sekundę, a nas zejście jeszcze nie interesuje. Przynajmniej jeszcze nie teraz. No proszę, żelazo. To sobie weźmiemy bardzo chętnie. Coś jeszcze? Tak. Dobrze, i pójdźmy teraz tędy. A kto wie, czy nie musimy pójść do tego budynku.
Być może, teraz to sprawdzimy sobie. Ale póki co... Skradajmy się, może uda się uniknąć walk ze strażnikami. Ale w razie gdyby się nie udało, to dobrze wiemy, że jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Dobrze, niezauważeni jesteśmy. Jak widzicie, inwestycja w skradanie bardzo się przydaje. Zwłaszcza tutaj, gdzie jednak strażników jest pełno i korytarze są bardzo ciasne. Czy to mamy przejście, czy nie? Nie mamy, niestety. O, ten budynek jest tutaj, okej. Nikogo tu nie ma. Zajmę się swoimi sprawami lepiej. Dobra, poczekajmy tutaj. Po prostu nie chciałbym z nimi sobie walki wywołać, co by mi to było trochę nie na rękę. Zwłaszcza, że Gulum jest w pobliżu. Zapiszmy to sobie jednak w razie czego. I idźmy w swoją stronę. Dobrze. I tymi schodami w górę. Oho, to chyba będzie tutaj. Dobra, zobaczcie, to mamy ten budynek, o który mi chodziło cały czas. I w środku powinno być coś ciekawego. Otwórzmy. I mamy mapę szlaków Kompanii Wschodniocesarskiej. Za to nam Delwin da niemałe pieniądze. Dlatego warto było trochę sobie nadłożyć drogi. Po to, żeby tą mapę jednak zgarnąć. No i zobaczcie, jak fajnie się złożyło. Mamy bardzo blisko Gulumeja. Więc nie pozostaje nic innego, jak udać się za nim i pójść tam, dokąd on idzie. Jak też widzicie, jest to miejsce nie dość, że rozległe, to bardzo zawiłe i tu się może naprawdę łatwo zgubić. No i proszę, grota słonych wód, która skrywa chyba nasz domniemany cel poszukiwań. I zaczęliśmy już Guluma z pola widzenia, niestety. Ale to nic. Tutaj już nie musimy sobie niczego szukać. Poza tym możemy przejść, nie wywołując walki. I po prostu przejść na koniec tej groty. Ja tu sobie prywatnie jeszcze wrócę. I powybijam wszystko w pień, lutując przy okazji tę grotę. Ale do tego czasu... Kurczę, prawie się udało. No dobrze. Stopmy, co tylko możemy. Okej, mamy jednego trupa więcej na liczniku. I wypadałoby się uleczyć. Do dna. Akurat udało się zdjąć maga. I proszę, przy okazji awansowaliśmy. Więc korzystajmy z tego, że mamy awans. Również myślę, że dzisiaj albo jutro sobie zrobię małą przerwę jednoodcinkową, ponieważ będę chciał wam pokazać, jak jest to być jedną z ciekawszych zbroi. Dobrze, czy my obok niego przemkniemy się, czy nie bardzo? Damy radę, więc idźmy. I proszę, co oznacza mieć fajnie zrobione skradanie? W tym momencie ta eksploracja jest bardzo przyjemna. Jasne, trzeba uważać, ale nie przesadnie. Jednak też trzeba być w gotowości i w razie czego chwycić sam miecz i walczyć. Tak jak na przykład teraz, gdzie myślałem, że będę dość szybki. A okazało się, że jednak Johan jest trochę zbyt powolny jeszcze. Ale nic to. Najważniejsze to, żebyśmy przeżyli. I tutaj na wszelki wypadek sobie awansujmy. Zainwestujmy więcej w zdrowie. I ten punkt biegłości może zainwestujemy w skradanie. Tylko, że tutaj w cichy przewrót.
Jest to dość przydatne wbrew pozorom i może opis brzmi nieco skomplikowanie, ale tak nie jest. Ja to pokażę w kolejnym odcinku, ponieważ tutaj już nas trochę czas goni. Jeżeli go nie będzie w kolejnym odcinku, to jakoś podczas serii na pewno to zobaczycie nie raz, nie dwa. Dobrze, tędy teraz. No i proszę. Proszę, co my tu mamy? Jest tam kto? Tak, jestem ja. O co chodzi? Dobra, pokonajmy tego rabusia. I zobaczmy, co jest powodem naszej wizyty tutaj. O proszę, Gollum. Ależ nie ma powodów do nerwów. Jesteś pewien? To nie to, na co wygląda. Miałem zamiar powiedzieć o wszystkim Mercerowi. Naprawdę, proszę. On mnie zabije. A to liczę, że wyciągniesz wnioski, a poza tym wiesz. On nie musi wiedzieć. Widzę, że wolisz działać rozsądnie. Być może źle cię ocenię. Jest takie ryzyko. Imię osoby, której szukasz, brzmi Karl. Dlaczego mnie atakujesz? Talen, Gollum, ej, daj mi chwilkę. Mamy tu kogoś niecierpliwego ode mnie. Dobrze, opowiedz mi o Kadli. Mercer nigdy ci o niej nie opowiadał? No. Karliach to złodziejka odpowiedzialna za morderstwo poprzedniego mistrza gildii, Galusa. Teraz chce dorwać Mercera. Czyli pomagasz jej? Pomagam? Nie, nie. Słuchaj, nawet nie wiedziałem, że to ona. Dopóki się ze mną nie skontaktowała. Proszę, musisz mi wierzyć. No dobra, to powiedz mi lepiej, gdzie ona jest. Nie wiem. Gdy spytałem ją, dokąd idzie, powiedziała tylko tam, gdzie koniec miał swój początek. Proszę, weź akt własności posiadłości Złotoblask jako dowód. A gdy będziesz rozmawiać z Mercerem, powiedz, że jestem dla niego więcej wart żywy. No dobrze, dziękuję ci bardzo za ten akt sprzedaży Złotoblasku. Chciałbym sobie go jednak zobaczyć raz jeszcze. Mhm. Czyli to jest coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie mieliśmy. I słuchajcie, wyjdźmy stąd szybko. Wyjście bodajże jest gdzieś tu ukryte. Tylko pytanie, jak się tędy przedostać? Chciałbym zakończyć ten odcinek, wiecie, już na zewnątrz. Dlatego myślę, że skieruję się do wyjścia. Ale pokażcie mi tu minimapkę tej lokacji. Aha, jakby tutaj trzeba było iść, tak? Czy to może nas prowadzić tędy? Nie. Tak trochę bez sensu, bo tutaj było przecież wyjście. Dźwignia, dźwignia, dźwignia. Oj, proszę, tak lepiej. Mamy tu jaskinię z Horkerami. Czyli taki mors, ale ze Skyrim, więc możemy to tędy szybko przebiec. No i proszę. Jesteśmy już na zewnątrz. I mamy odkrytą tą grotę słonych wód. Przenieśmy się jeszcze szybko do pękniny. I tam zakończymy sobie odcinek. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. W kolejnym odcinku przekonamy się, jak Mercer zareaguje na to, że Kadlia jednak ma wiele wspólnego z działaniami, więc już to jest on tym mózgiem tej operacji. No i cóż, póki co to by było na tyle. Wypatrujcie jeszcze jednego odcinka Skyrim już niebawem dzisiaj na kanale. Gra dla was C. Trzymajcie się, do zobaczenia.